W dzisiejszym odcinku omówimy sobie symbolikę szat liturgicznych, a więc powiemy sobie, jakie szaty noszą i co poszczególne elementy tych szat symbolizują w przypadku diakona i w przypadku kapłana. Natomiast w kolejnym filmie omówimy sobie szaty biskupa. Zapraszam. Podstawową szatą noszoną przez prawosławnych duchownych jest tak zwany podraznik, będący odpowiednikiem sutanny w kościele katolickim. Jest to długa, sięgająca kostek szata w kolorze czarnym z długimi, wąskimi rękawami. Do sprawowania liturgii diakon zakłada na podraznik drugą szatę, którą nazywamy sticharionem. Sticharion symbolizuje czystość duszy, którą powinien posiadać diakon. Zakładając ją, mówi następującą modlitwę. Zraduj dusza moja, Господи, obleci mnie, przyjdź zbawienie i odzieżdżę wesele odziej mnie. Jako żenichu возложи мне венец своего невесту, украси меня красотою. Następnie diakon zakłada orarion, który wygląda jak taka długa wstęga i który zapinany jest na lewym ramieniu. Jeden jego koniec zwisa z przodu ramienia, zaś drugi z tyłu. Modląc się, na liturgii diakon trzyma jego przednią część w prawej ręce. Na orarionie napisane są słowa w języku cerkiewno-słowiańskim. Świat, 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 Gospodź Sabaoth, czyli Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów. Orarion ma dwa znaczenia. Z jednej strony symbolizuje łaskę Ducha Świętego, trzymaną przez diakona w momencie jego święceń, zaś z drugiej strony symbolizuje skrzydła anioła. Następnie zakładane są poruczy, czyli narękawki, które służą do wiązania rękawów podraznika tuż przy dłoniach. Symbolizują one więzy, którymi skrępowany był Zbawiciel. Zakładając je, diakon wypowiada następujące modlitwy. Десница Твоя, Господи, прославится в крепости, десная Твоя рука, Господи, сокруши враги, и множеством славы Твоей стерву есть и супостаты. Руса Твои сотворись мя и создасть мя, вразуми мя и научуся заповедям Твоим. I to już jest cały strój, który zakłada diakon do sprawowania boskiej liturgii. Strój diakona może się wraz z kolejnymi latami jego posługi nieco zmieniać, ponieważ z czasem diakon może otrzymać jako taką pewną formę nagrody za wysługę lat prawo do noszenia dodatkowych szat, na przykład drugiego rejona. Powiemy jeszcze sobie na ten temat nieco więcej w oddzielnym filmie, w którym będzie mowa o stopniach kapłańskich. Podobnie jak diakon, również i kapłan nosi podraznik. Do sprawowania liturgii zakłada na niego taką długą, białą szatę, którą nazywamy podryznik. Nazwy są bardzo podobne i może nieco mylące, ale są to dwa odrębne elementy stroju kapłana – podraznik i podryznik. Jego nazwa pochodzi stąd, że wkłada się go pod pozostałe szaty, czyli podryzy. Wkładając go kapłan wypowiada następujące słowa. Возрадуйся, się, dusza moja, Господи, obliczę mnie w ryzu spasienie i odzieżdżę wesele odzieje mnie, jako żenichu возложи mi wieniec i jako niewiestu ukrasi mnie красотою. Rękawy podryznika są zakończone sznureczkami, które służą do związania rękawów, by gładko przylegały do rąk. Kolejny element szat kapłana to epitrachil, który ma kształt długiej wstęgi z otworem u góry do założenia go przez głowę. Jest to podstawowa szata dla kapłana, bez której nie może sprawować żadnych nabożeństw. Epitrachil symbolizuje łaskę Ducha Świętego. Zakładając go, modli się następująco. Błogosławię Boga i zlewaję błogodać swoją na świecienicę swoją, jak mir schodzący na brodu Aaronu, schodzący na metę odzieży jego. Kolejną szatą, zakładaną przez kapłana do sprawowania liturgii, jest nabiedziennik, który ma kształt prostokąta z taką wstążką u góry. Ta wstążka umożliwia założenie go przez głowę i zamocowanie nabiedziennika na biodrze. Stąd pochodzi jego nazwa. Symbolizuje on miecz duchowy, a tym mieczem duchowym jest Słowo Boże, którym kapłan ma służyć Bogu i ludziom. Zakładając go, wypowiada słowa następującej modlitwy. Припаяши меч по бедре твоей сильный и на лице, и успевай, и царствуй ради истинной кротости и правды, и наставит меня дивной десницы твоя, всегда ныне и присно, и во веки веков. Warto tu zwrócić uwagę na fakt, że nie każdy kapłan ma prawo do noszenia nabiedziennika. Podobnie jak w przypadku diakona, również i kapłan z biegiem lat może otrzymać prawo noszenia dodatkowych elementów stroju kapłańskiego. Jednym z nich jest właśnie nabiedziennik. Jeżeli ma prawo go nosić, to wkłada go właśnie w tym momencie. Podobnie rzecz ma się z palicą, która ma kształt trójkąta z przymocowaną do niej wstążką. Jeżeli kapłan ma prawo do jej noszenia, to wkłada ją w tym momencie. Palica, podobnie jak nabiedziennik, symbolizuje miecz duchowy.
Następnie zakładany jest pojas, czyli pas, który ma kształt długiej wstęgi zakończonej sznureczkami, które umożliwiają zamocowanie pojasa mniej więcej w pasie kapłana, stąd jego nazwa. Pojas symbolizuje ręcznik, którym Zbawiciel obowiązał się po umyciu nóg swoim uczniom. Oznacza on też gotowość i wolę nienagannej służby Bogu. Zakładając go, kapłan mówi następującą modlitwę. Благословен Бог, припоясуй мне силы, положи непорочен путь мой, совершая нозе мои, як елени, и на высоких поставляя мя. Kolejny element szat kapłana to poruczy, czyli narękawki, takie same jak te, które zakłada diakon, i symbolizują one dokładnie to samo, czyli więzy, którymi skrępowany był Zbawiciel. Mówi przy tym takie modlitwy. Десница Твоя, Господи, прославися крепости, десная рука Твоя сокруши враги, и множством славы Твоя стер лиси супостаты. Руцы Твои сотвористи мя и создасти мя, вразуми мя и научуся zapowiedziem Twoim. Ostatnim elementem szat kapłańskich jest fiełon. Symbolizuje on szkarłatny płaszcz, w który ubrano Chrystusa przed ukrzyżowaniem. Zakładając go, kapłan się modli w następujący sposób. Священницы Твои облекутся в правду, и преподобные Твои радостью возрадуются. Всегда, ныне, и присно, и во веки веков. Obowiązkowym elementem szat kapłana jest oczywiście również krzyż. Spójrzmy teraz jeszcze raz na całość szat kapłana. Oddzielnym tematem są nakrycia głowy kapłana. Tuż po święceniach nie nosi on żadnego nakrycia głowy, lecz z biegiem lat, jako formę nagrody za swoją posługę, może otrzymać nakrycia głowy w różnych formach. O tym również sobie wspomnimy w oddzielnym filmie, gdy będziemy omawiać stopnie kapłańskie. Na koniec warto wspomnieć o jeszcze jednej szacie, która jest nazywana rasą i którą mogą nosić wszyscy duchowni. Jest to długa, sięgająca kostek szata w kolorze czarnym o bardzo szerokich rękawach. Jeśli zdarza Wam się podróżować i odwiedzać prawosławne cerkwie również w innych krajach, na pewno zauważycie, że krój szat noszony przez duchownych czasami się różni. Na przykład tak wygląda fiłon stosowany w Rosji, a tak w Grecji. Takich przykładów jest oczywiście więcej. Różnice tego typu to kwestia raczej mody, po prostu tak się ukształtowało, tak jest przyjęte, że w jednych krajach popularniejszy jest jeden krój szat, a w innych drugi. Różnice widać nawet w samej Polsce. Niektórzy duchowni noszą jeden rodzaj szat, a inni drugi. To wszystko to raczej kwestia takiego indywidualnego wyboru, co się komu bardziej podoba. Generalnie jest to taka sama szata o tej samej symbolice, lecz po prostu inaczej uszyta. Jeżeli będziecie przychodzić do cerkwi na prawosławne nabożeństwa tak w miarę regularnie, to z czasem zauważycie, że szaty, które zakładają duchowni, mogą mieć różny kolor. Czasami zakładane są szaty w kolorze czerwonym, innym razem w kolorze zielonym, niebieskim, żółtym, czerwonym, fioletowym, czarnym. Tych kolorów jest kilka. Nie jest to oczywiście dzieło przypadku. To, jakie szaty, w jakim kolorze danego dnia się zakłada, uzależnione jest od tego, jakie wypada święto. I tak na przykład szaty w kolorze czerwonym są zakładane zawsze wtedy, kiedy wypada w cerkwi święto ku czci jakiegoś męczennika. Dlatego, że w prawosławnej ikonografii kolor czerwony jest kolorem męczeństwa. Dlatego, że męczennicy to ci, którzy przelali krew za Chrystusa. Ponieważ krew jest koloru czerwonego, więc czerwień jest kolorem męczeństwa. Szaty w kolorze niebieskim są zakładane zawsze wtedy, kiedy wypada jakieś święto ku czci Matki Bożej, na przykład wspomnienie jakiejś ikony, która jest szczególnie czczona w danej parafii, ikony ku czci Matki Bożej. I kolor niebieski symbolizuje Matkę Bożą, więc zawsze wtedy zakłada się szaty w kolorze niebieskim. Kolor zielony symbolizuje Ducha Świętego i szaty w tym kolorze są zakładane na przykład na święto zesłania Ducha Świętego na apostołów, czyli na Pięćdziesiątnicę, albo na przykład na Niedzielę Palmową. Szaty w kolorze fioletowym zakładane są wtedy, kiedy wypada Wielki Post. Szaty w kolorze czarnym, jest to symbol żałoby, więc szaty w tym kolorze są zakładane w Wielkim Tygodniu, kiedy czcimy męki oraz śmierć Chrystusa. Szaty w kolorze białym zakładane są w nocy Zmartwychwstania i przez cały okres paschalny. Natomiast szaty w kolorze żółtym są zakładane zawsze wtedy, kiedy nie wypada żadne inne święto i nie zakłada się szat w innym kolorze przy okazji danego święta. Ta cała kolorystyka szat liturgicznych dotyczy duchownych wszystkich stopni, a więc tak samo kolor swoich szat w zależności od święta zmieniają diakoni, kapłani, jak i biskupi. Jeśli chodzi o szaty diakonów i kapłanów, to tyle. Natomiast w kolejnym filmie omówimy sobie symbolikę szat liturgicznych, które nosi biskup.